Zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że narzekam na to, prawda? No raczej jestem, to są przyjemne okoliczności w życiu piszącego, wzmacniające duchowo i nie tylko duchowo, to daje siłę. W jakiejś mierze jest to oczywiście spełnienie też marzeń. Natomiast kto uprawia literaturę dla nagród, no to powinien zmienić zawód. A kto przestaje uprawiać literaturę, bo nagrody nie został, to znaczy w ogóle się nie nadaje do tego zawodu. Dwa oblicza tej samej klęski. Więc to oczywiście jest bardzo przyjemny dzień, ta niedziela, powiedzmy, nieco tak, kiedy się tę nagrodę jakąś odbiera. Że w środę siąść do roboty. W jakim celu pan uprawia literaturę wobec tego? Nie dla nagród, nie dla pieniędzy, nie dla radości pisania, bo mówi pan, że ona zdarza się rzadko. To co panu daje pisanie? Wie pani, odpowiedzi jest szereg, każda dobra. Mnie się najbardziej podoba odpowiedź Leszka Kołakowskiego. Nie, żebym się porównywał, ale jego zapytano kiedyś, dlaczego się zajmuje filozofią. On powiedział, no bo chce mieć jaki taki fach w ręce. Więc ja chcę mieć jaki ten, druga odpowiedź też nie moja, ale chyba świętej pamięci Krzysztofa Kieślowskiego, dlaczego robi filmy, odpowiedział, niczego innego nie umiem. No ja na pewno niczego innego nie umiem, poza władaniem językiem polskim w piśmie, nie tak biegle, jakbym chciał, prawda, bo bez jednak ortografia nie jest, interpunkcja nie jest moją mocną stroną, szczerze mówiąc na przykład. Więc to, tylko to umiem, a jak jeszcze trzeci autorytet przywoła mojego świętego, świętej pamięci starego, który mówił, coś w życiu trzeba robić, patrząc na mnie z furią. Coś robię. Ta druga i trzecia odpowiedź bardzo do pana pasują najprawdopodobniej. Ale, bo ta pierwsza dla fachu to pierwsza, nie było. Ale pierwsza też niezła, nie marudź. Ale pierwsza powiedział... Brawo dla pana. Pierwsza powiedział pan dla fachu, no a fach jest dla pieniędzy. Więc sprzeczność.